Aloha, cześć rozgwiazdy. Od razu na początku filmu przepraszam za to, że jestem nieumalowana, ale ja tak chodzę na co dzień. Nie będę się specjalnie do vloga z Ronsi malować. Nie chce mi się, mam lenia i tak naprawdę mam gdzieś, jak ktoś mi napisze, jesteś nieumalowana, jak ty wyglądasz. Naprawdę. Mam to gdzieś. Jestem przyzwyczajona do tego, jak wyglądam bez makijażu. Maluję się tylko wtedy, kiedy mi się chce. Albo kiedy muszę, więc. Ale dobrze, nie o tym chciałam. Pytacie mnie, co się stało z tym odcinkiem, gdzie wystąpiłam w Dzień Dobry TVN. Otóż Dzień Dobry TVN, a ogólnie TVN, stacja TVN, po prostu mi zdjęli za prawa autorskie ten odcinek z YouTube'a, bo jak się okazało, użyłam go bezprawnie, czego nie byłam w ogóle świadoma, więc przepraszam od razu. I tak, mam nadzieję, że dzisiaj, jak Wam pokażę, to nie będzie to użyte jako prawa autorskie, bo jestem tam i ja i nagrywam vloga i chcę tylko Wam pokazać, jak wyglądał ten odcinek. Dam Wam też linka na ich stronę, gdzie ten cały odcinek, łącznie z wypowiedzią doktora, który za chwilę Wam powiem, jakie na mnie wrażenie zrobił, bo mam dużo troszkę ale do niego. Przepraszam, że ja tak majtam, ale ja nagrywam z Ronsi i trudno mi się trzyma po prostu. Tak. Dermografizm różni się od pokrzywki, tyle chciałam jeszcze powiedzieć. Nie dajcie sobie wmówić, jeżeli borykacie się z tą chorobą, że jest to zwykła pokrzywka. Musicie zaobserwować, czy to na pewno jest dermografizm, czy możecie pisać po swojej skórze, robić ślaczki, wzorki, i inne różne rzeczy. Bo to tak, to jest odmiana pokrzywki, ale właśnie to jest to, co wyróżnia tą chorobę. Trudno się z nią żyje, bo pytaliście mnie już, jak się żyje z tą chorobą. Trudno się żyje, jest ciężko. W każdej sferze życiowej, czy sprzątam, czy dziećmi się zajmuję, ubieram się, myję, wycieram, przytulam. Zawsze muszę uważać, żeby się tam gdzieś, wiecie, nie zahaczyć, nie podrapać, nie dotknąć mocniej. Tak, bo od razu robi się wysyp i strasznie to piecze. Ale ja już się chyba przyzwyczaiłam. Pytaliście mnie, czy na twarzy też występuje. U niektórych osób oczywiście jest, ale tak naprawdę każdy dermografizm jest inny i każdy człowiek jest inny. Inaczej ta histamina oddziałuje. I nie ma jednego lekarstwa na tą chorobę. Tak naprawdę u każdego może być inaczej. Ja pisałam, jakie są rodzaje dermografizmu, więc wstawię Wam też linka do mojego posta. I tak. U mnie jest dermografizm biały i czerwony, w sensie, że bąble mi wyskakują, ale mam też dookoła nich zaczerwienione, a bąble są białe. Swędzi to, tak, swędzi, strasznie swędzi. Ale się chyba już przyzwyczaiłam do tego. Dzisiaj nie brałam lekarstw. Przepraszam. Dzisiaj nie brałam lekarstw i dlatego mam troszkę zaczerwienioną skórę, bo mocniej otarłam się troszkę ręcznikiem, jak mam twarz. I tak. No, trzeba uważać w każdej sferze życiowej, nawet jeżeli przytula mnie mąż, a już ma taki, wiecie, dyniowy zarost. Przepraszam, miałam telefon. Znowu, zawsze jak nagrywam, mam telefon. Nie wiem, jakiś fatum nade mną chyba czuwa. I tak, dokończę Wam. Nawet jak mąż ma dyniowy zarost, to i mnie przytula, wiecie, tak po prostu przytula normalnie, to potem mi tutaj wychodzą takie bąble, ale to już mówiłam właśnie w odcinku. Wychodzą mi bąble, jestem cała czerwona i to strasznie wkurza. Jak mi daje buziaka, powiedzmy tak, z tym zarostem, jestem tu cała czerwona, tutaj jestem cała czerwona, mam po prostu kwas hialuronowy za darmo i śmiesznie to wygląda. Także na początku moja mama myślała, że nie wiadomo co robię, tak? Jak mam tutaj takie czerwone. Nie była tak świadoma tej choroby aż tak, dopóki nie narysowałam sobie na skórze przy niej i to tak nie wybiło, wiecie. Tak, także rodzina, znajomi też nie są tacy aż świadomi, bo jak siedzimy razem i dostanę atak jakiś taki, wiecie, zadresia czy coś,
Ja po prostu nie reaguję, ja już przestałam reagować, zachowuję się normalnie, już tak wiecie, normalnie do tego podchodzę, bo to robi przyzwyczajenie po prostu. Teraz troszkę się wypowiem o tym lekarzu, który był po reportażu, właśnie po tym wystąpieniu moim, po tych nagraniach. Miałam wrażenie, że wzięli go z ulicy, kazali mu przeczytać kilka kartek. Czym jest dermografizm i tak opowiadać, bo strasznie niekompetentnie mówił, dużo rzeczy pominął, dużo rzeczy też powiedział nieprawdziwych. Szczególnie ubodło mnie to, że powiedział, że to nie jest aż tak uciążliwa choroba. Oczywiście są bardziej uciążliwe choroby, są groźniejsze choroby, są takie, wiecie, którymi nie da się żyć dosłownie. Ale nie jest to choroba łatwa, nie jest to choroba lekka, jest to choroba naprawdę wkurzająca bardziej, uciążliwa też w codziennym życiu. I nie dajcie sobie wmówić, że o, przecież nic się nie stało, to nie jest nic takiego, ty masz tylko problem ze skórą, jakieś bąbelki ci wchodzą. Nie, naprawdę ludzie, to jest taka choroba, że idzie dostać szału. Po prostu człowiek się zamyka w sobie. Ja już miałam stany depresyjne i nie miałam ochoty w ogóle pokazywać swojego ciała. Latem noszę długie spodnie, albo takie, wiecie, rybaczki, bo to jest strach pokazywać ciało. Wiecie, latem ciało jest odsłonięte i wtedy jestem jeszcze bardziej narażona na te ataki, tak? Wystarczy, że komar na mnie wsiądzie, to wtedy zamiast takiego malutkiego, wiecie, bąbelka, mam wielki bąbel po prostu, taki grubości kciuka, nawet większy. Przejdę gdzieś, jakaś gałązka, listek, to zaraz mam same sznyty, a ludzie się patrzą jak na trędowatych. To nie jest miłe, to nie jest miłe. Jeżeli, już taki apel od razu mówię do Was, jeżeli zobaczycie kogoś latem, nawet nie latem, w sumie jeżeli kogoś zobaczycie i będzie miał jakieś sznyty, znaczy sznyty, paski, przeróżne kółka, coś w tym stylu, bąble, nie patrzcie się jak na jakiegoś odmieńca, jakiegoś, nie wiem. Prawdopodobnie ta osoba ma dermografizm albo pokrzywkę i to nie jest nic takiego, żeby to, żeby się z tego śmiać, żeby wytykać palcami. To naprawdę nie jest miłe i nie pomaga, szczególnie psychicznie, bo ta choroba też dużo na psychikę działa i jest uciążliwa bardzo. Bardzo jest uciążliwa. Także tak, tyle ode mnie. Teraz Wam puszczę chyba ten materiał. Jeżeli chcecie się czegoś jeszcze dowiedzieć, ja z chęcią odpowiem na prywatne pytania. Możecie zadawać je też w tej ankiecie Google, gdzie zrobię question and answers. Piszcie do mnie na fanpage'a, ja z chęcią opowiem, doradzę. Jeżeli macie przypuszczenia, że też cierpicie tę chorobę, ja z chęcią pomogę, naprawdę. Chciałabym, żeby to się tak szerzyło bardziej, żeby ludzie byli bardziej świadomi tej, że istnieje taka choroba, bo pewnie dużo osób żyje z tą chorobą i nie wie, że ją ma. I tak sobie wiecie, żyją, żyją, nikt im nie pomaga, nikt im nie potrafi pomóc. A to trzeba nagłaśniać. To trzeba nagłaśniać, trzeba o tym mówić. Bo jest tyle chorób, o których ludzie nie mają pojęcia, naprawdę. Tak. Także piszcie do mnie, podam Wam jeszcze linka do mojego posta, w którym pisałam, czym jest dermografizm, jakie są rodzaje, jak można sobie pomóc, załagodzić. I tam też dużo osób się do mnie zgłasza, wstawia zdjęcia i naprawdę, nie, że to mnie cieszy, ale naprawdę. O, bateria mi pada. Naprawdę. Cieszę się, że dużo osób jest już takich świadomych, radzi się, próbują szukać pomocy i to jest dobre, właśnie to jest dobre. I chciałabym pomóc tym osobom tak, jak tylko potrafię, według moich przeżyć. Tak. Chciałabym, żeby ludzie byli świadomi tego. Także puszczam Wam teraz materiał. I aloha, pa. To schorzenie dotyka 5% populacji i jest odmianą skórnej pokrzywki.
Dermografizm jest najbardziej artystyczną z chorób, ponieważ pozwala ona osobie z tą przepadłością pisać i malować po swojej skórze, jak po kartce papieru. Przy jakimś otarciu, sprzątaniu domu, nawet przy przewijaniu dziecka i zaczęły mi wyskakiwać po prostu bąble. Swędzące, piekące, w kształcie tego, jak się zadrapałam. I to zdarzało się coraz częściej i stwierdziłam, że coś jest nie tak. Tutaj akurat rozbierałam choinkę i taki właśnie był efekt. Histokrzywkowy. Mój mąż ma dość mocny zarost i nawet po jednym dniu po ogoleniu na przykład chce mnie przytulić, to ja tutaj się cała wysypuję i mam po prostu tak pełno małych bąbelków. Jest bardzo wstydliwe, bo latem ludzie się patrzą jak na trendowatych tak naprawdę. No, używać jakichś maści chłodzących, żeby tego pieczenia nie było czuć za bardzo, ale jeszcze się nie znalazł taki kosmetyk, żeby mi pomógł, tak żeby to załagodzić. Te pokrzywki są trudne do leczenia, dlatego że najczęściej są kontrolowane przez leki antyhistaminowe, a tymi lekami możemy zablokować, żeby bardzo długo była ta pokrzywka niewidoczna czy nieuciążliwa dla pacjenta, bo to jest świąt, pieczenie, pacjent się drapie, jak się drapie, to sobie robi nowe bąble pokrzywkowe i to się jakby nakręca to całe reakcję.